O, jesteś. Witajcie przyjaciele, kochani. Wiecie co? Tak ostatnio rozkminiałem, wiecie, myślałem, pastor Gatka ostatnio mówiła parę tygodni temu na temat drogi, nie? Dobre słowo. I tak się zacząłem zastanawiać, jak ta moja droga się w ogóle zaczęła, nie? Droga. I tak sobie zacząłem rozkminiać, wiecie, i w 2000 roku, wiecie, pod koniec 2000 roku właśnie to się zaczęła ta moja droga. W taki sposób, że zjawili się u mnie po prostu tacy ludzie, znajomi mojej znajomej po prostu z takiej wspólnoty katolickiej Neokotuchomenat. Jeszcze nie wiedziałem, że ze wspólnoty, bo nie miałem bladego pojęcia o istnieniu żadnych wspólnot, jak nie miałem bladego pojęcia o istnieniu takich wspólnot jak ta i w ogóle wszelakich wspólnot. Byłem po prostu człowiekiem, który świeżo wyskoczył po prostu z totalnego dnia społecznego po prostu, że picie bełta w szklance to już było dla mnie w ogóle coś. A wciąganie jakiejś białej mąki, jak teraz na filmie widzę, to już było w ogóle za wysokie progi. Nie znałem ani żadnego gościa, ani jednego gościa, który takie tematy po prostu się zajmował, a tym bardziej ja się tym nie zajmowałem, także tylko takie rzeczy. Także w ten sposób po prostu zjawili się u mnie ci ludzie i po prostu dali mi taki dokument, bo widzieli, że już przestałem pić po prostu wszystko, zrobiłem sprawę o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i dali mi dokument po prostu, a oni byli z takiej wspólnoty w Radomiu Oratorium, dosyć taka świecka, dosyć znana wspólnota, zajmująca się po prostu dziećmi takimi i dali taki dokument z pieczątki oczywiście do tego, że już dobrze żyję, że zajmujemy się właśnie, uczestniczymy w tych spotkaniach oratorium, nie? A że żyjemy w kraju pieczątek, także do sądu to bardzo ważna rzecz, takie pieczątki, no nie? Także i zachęcili mnie, żebym przyszedł do jakiejś takiej wspólnoty właśnie koło kościoła katolickiego, w salce takiej, gdzie kiedyś miałem lekcję religii. Co na początku myślę, no dali mi taki dokument, także wdzięczność, wiecie, kochani, to był moim atrybutem, że zacząłem, pojawiłem się na tej drodze, no nie? Mówię, no pójdę choć raz, żeby mnie zobaczyli, że poszedłem, no bo mi dali taki dokument, no to nieładnie nie iść, no nie? No i moja postawa była taka, poszedłem tam, no nie, i oni są, no tego, hello, jestem, no taka postawa była, może oni zobaczyli, że jestem, no nie. No i po prostu, no, nie wyszło mi to trochę, ponieważ ta osoba doszła do mnie, po prostu, aha, pogadamy za tydzień, jak przyjdziesz. No, także już wiedziałem, że muszę znowu się tam pojawić, wiecie, i tak do tej pory to w sumie trwa, nie. No ale co się stało? Tam, wyobraźcie sobie, w tej wspólnocie poznałem człowieka, który po prostu jeździ nad morze do Koszalina, jeździł do żywej wspólnoty właśnie chrześcijańskiej. Zaczął mnie w ogóle opowiadać o znaki, cuda, Kenneth Hagin, książki, toś mo, jakie on snyma, ile razy się modliło chorych, chorzy są uzdrawiani. I to wszystko, wiecie, za mnie zaczęło pracować właśnie w powiązaniu z tym, co kiedyś się oglądałem film Jezus z Nazaretu, no nie, tylko tyle miałem po prostu taki zasób wiedzy. I to mi się podobało wtedy, no nie, te słowa Jezusa, byłem mocno zakochany. Jejku, mówię, ale jazda, tu się zaczyna coś w tym. I po prostu z wielką wiarą pychałem tam, gdzie on mnie zawiózł po prostu do tego Koszalina, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Oczywiście wiara we mnie była naprawdę mocna, byłem mocno przygotowany na branie z tamtego miejsca. Jeszcze pamiętam Andrzej, bo on tak się nazywał. Miałem szyb przyszykowany, jeszcze oczywiście samochodu nie miałem, ani prawo jazdy, ani nic. Po prostu dał mi, pamiętam, nie wziął ode mnie 70 zł, pamiętam, wtedy miałem naszykowane, żeby mu dać za drogę. Nie wziął ode mnie tych pieniędzy, mówię, jejku, ale to, bo wtedy 70 zł to było bardzo dużo dla mnie w tamtych czasach, wiecie, no to były takie czasy, że to na tydzień niestety, 2001 rok to już był, no nie? Także w tej wspólnocie tam go poznałem. No i wiecie, no i tak jeździłem po prostu po tych wspólnotach, no myślałem, że tak trzeba przez pierwsze lata, zawsze w lipcu latem nad morze jeździłem, no i on też jeździł na dół Polski, pieszczadzkie takie konferencje zielonoświątkowe. No tam też jeździłem, wiecie, no tam też jeździłem. No fajnie tam, niekiedy, no też fajnie, taki pastor Mirek Kulec tam przyjeżdżał, także takie budujące świadectwa, miał pełne wiary, no też mi się tam podobało. Ale wam powiem, no też ciekawych ludzi poznawałem, no raz miałem takich gości, wiecie co, przyszli do mnie, no i tam kanapki, to się, mówię, co ty tak tyle tej soli walisz na tygodnie, te kanapki z tym pomidorem, no nie? Bo tak tego. No mówi, Pan Jezus powiedział, że sól jest dobra. Ja mówię, przyjacielu, ale to jest porównanie, no wiesz, wy jesteście sobą, wy jesteście światłem. No nie, jeśli sól traci swój smak, czy ją posolić, no jak to sól? O, przyjacielu, nie wolno, słowo Boże trzeba brać takim, jakim jest, mówię, no nie? Także wiecie, teraz jak widzę te wszystkie komentarze w internecie, to wiem, jakiego typu ludzie to piszą, no nie? Ale zawsze to było dla mnie zachętą, ponieważ Jezus powiedział, że po prostu uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani wysłannik tego posła, więc to będziecie błogosławieni. Także po prostu, no, zawsze to jest dla mnie zachętą. Albo nieraz wiecie, co jeszcze wam powiem, taką rzecz. Nieraz tutaj jadę, no nie, ktoś do mnie mówi, no, COVID-a się nie boisz, to przecież COVID panuje w ogóle i tego. Mówię, człowieku, ja tu jadę po namaszczenie, a nie po COVID-a. No. Ja się z tyloma namaszczonymi ludźmi cennymi witam, że ja to namaszczenie biorę po prostu, ja chcę na ręcach to namaszczenie mieć jak najdłużej. Ja przyjeżdżam do domu, ja rąk w ogóle nie myję. Żono, łódko biorcze i mówię, biorę to łódko w te łapy, ten olej cieknie, miesza się z tym namaszczeniem, spożywam, to pracuje we mnie, przenika mnie jak do szpiku kości, rozumiesz? I potem mam takie pomysły, potem zamiast w nocy spać, to ja myślę, co ja powiem po prostu.
rozumiesz, to namaszczenie. Potem, no, opowiem jeszcze po prostu, to namaszczenie jak pracuje, wiecie, ostatnio zacząłem dom budować. Dom budować. Nigdy w życiu nie budowałem domu. Nie mam z tym żadnego pojęcia. Nawet z klocków mnie nie wyszło na bardzo. I wiecie co? Byłem w pełnym urzędzie, jakąś mapkę, coś tam. Kazali mi naszkicować, bo to jest domek do 35 metrów na zgłoszenie. Kazali mi naszkicować mniej więcej po prostu, jak ten domek będzie wyglądał. No mówię, i tak tego dobrze nie zrobię, i tak tego nie zrobię. No ale że mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i do pobożności, więc jak do tego podejść, no nie? To mówię, pójdę na całość w drugą stronę. Więc naszkicowałem sobie taki domek. Pamiętacie, jak rysowaliście w pierwszej klasie podstawówki w zerówce taki domek? Kwadracik, dach, komin, dym leci z komina, tu ścieżka taka, no nie? I taki rysunek narysowałem, poszedłem do tego urzędu, no nie? Przedstawiłem tego panu, spojrzał. Jego spojrzenie już mówiło, że już go mam po prostu. Że właśnie uwierzył mi, zobaczył i uwierzył. Aha, tylko powiedział, usiadł ze mną przy takim biurku. No i ładnie, no podał mi przybory, no tak trzeba rysować, tak trzeba. Też mi nie wychodziło, no daj pan to. Narysował mi po prostu. Potem przyszło mi, że już mam pozwolenie, także biorę się do akcji. Także zawsze jest sposób. Nawet powiem, któregoś pięknego razu, jak zgubiłem swój samochód w Warszawie. Przyjechałem na początku w lipcu, jak zacząłem przyjeżdżać na ewangelizację, pierwsze dwa razy przyjechałem samochodem, no i sobie postawiłem, no było proste, mi się wydawało. Zaparkowałem ten samochód, chyba nawigacja pokazywała mi do Złotych Tarasów 1,5 kilometra, czy kilometr, jakoś tak. Mówię, tędy, no przecież to jest proste, no. Jak już doszedłem, no to mówię, tu, co prawda, nitki nie brałem za sobą, nie przeciągałem, żeby iść po tej nitce, ale może trzeba było. No ale później, wiecie, no za 2 godziny tego, potem trzeba iść do tego samochodu. Idę. Jakiś czas mi się wydawało, że idę dobrze. Potem wchodzę w tunel, patrzę, a tam z tyłu jest drugi tunel. Czy ja z tego wyszłem tunelu, czy ja z tego wyszłem tunelu? Także był już, ja się weszłem do tego tunelu, szukam, czy to wyjście, no zgubiłem, no naprawdę, mówię wam, u mnie na wsi, jak chcesz przejść na drugą stronę ulicy, to nie ma problemu, nawet pasów nie trzeba szukać, bo takich nie ma. Po prostu przechodzisz, a tutaj w tej właśnie Warszawie, to naprawdę, mówię wam. No i po prostu szukam. Wyszłem z tego tunelu, lecę, ale patrzę, nie poznaję w ogóle jej okoliczności, no ja idę w złym kierunku. Jakiś człowiek, patrzy, idzie przede mną z pieskiem, taki po 60 idzie, gonię go. Szefuniu, nie wie pan, gdzie jest mój samochód? Przyspieszył. Nawet się nie odwrócił, nie wiem, co on sobie pomyślił, ale przyspieszył, nawet się nie odwrócił, wam powiem szczerze, no to nie była moja odpowiedź. Więc wróciłem do tego tunelu z powrotem, bo mówię, jak pójdę dalej w złą stronę, to zgubię się na całość, nie? Także wróciłem z powrotem, no i bardziej, no się robi, dzwonię, Rafałku, ratuj, no i w tym momencie po prostu zobaczyłem Tomka Muracha, jak przyszedł po prostu. Nie wiem, skąd on tam się wziął, to była moja odpowiedź po prostu. Powiedziałem mu, on od razu oczywiście wiedział, gdzie on jest, gdzie jest mój samochód od razu. Wiedział, zaprowadził mnie do mojego samochodu bez problemu. Także to był pierwszy i ostatni raz, który przyjechałem organizację, raz pod Pałaską, który przyjechałem samochodem. Potem wyczaliłem sobie pociąg. Fajnie mi pasowało, bo podjeżdżam sobie pod stację w Radomiu samochodem, zostawiam tam w dobrym miejscu samochód i jadę pociągiem sobie elegancko, siedzę grzecznie, ale że nie myślcie sobie, że w pociągu nie obyło się bez przygód. Jadę sobie raz pociągiem, wchodzi pan koło 60, taki wiecie, usiadł koło mnie, taki nadpobudliwy mi widać, gada, rozgląda się do tego. No i mówię, tak sobie siedzę koło niego, mówię, nie, no nie będę po ewangelizowanej głosie, ja tu idę w innym celu, jeszcze po, nie, nie miałem ochoty naprawdę. Chociaż, a on w pewnym momencie wyciąga telefon i gada z kimś i mówi, tak, no siedzi ktoś koło mnie, ale nic nie mówi. No mówię, no to mu trzeba. Zacząłem, ruszyłem go, to jak się funił, gdzie pan jedzie tak sobie elegancko, a jadę tu i tu, wie pan, tego, zacząłem opowiadać, no nie jadę na taką ewangelizację, bo to i to Jezus zmienił w moim życiu, to tego, za swoją wiecie. Bo nic go to za bardzo nie interesowało, nie zrozumiał, tak jak trzeba, zaraz zaczął gadać o jakimś tam księżach, o jakimś tym, nie zrozumiał, ale co potem było. Potem wraca od córki, bo mówi, przegoniłem kolejnego amanta, zięcia, mówi, jak poszedł jak długi, w łeb go, a on poszedł, mówi, mój zięć to musi być sztywny, nie będzie jakąś niedorajdą. Sobie myślę, idę zaraz stąd, żeby nie zaczął po prostu myśleć, że jego pasażer, jego kolega w pociągu musi być sztywny. Tam było drugie takie miejsce, usiadłem sobie na tym drugim miejscu. Mówię, szefuniu, ja muszę się uczyć. Faktycznie miałem kartkę, uczyłem się piosenki tej, takiej, wiecie, na realizację, no nie. Usiadłem sobie tam, mówię, szefuniu, idę tam. Usiadłem naprzeciwko, na takim fotelu w pociągu, no i wyciągnąłem się, uczę mnie. Siła zła zbawiła życie. Patrzę, kątem oka ci się właśnie podnosi, no nie. Ale co zrobił, to się nawet mi w głowie nie mieściło.
Facet się podniósł z tego po prostu, idzie w moją stronę, z boku mnie siedzieli faceci tacy, robotnicy jacyś budowlani. Doszedł do nich, uspokójcie się, nie gadajcie, czy widzicie, że on się uczy? No, wiecie co? Wtedy już miałem całą wagą przeciwko mnie, nie tylko jego. Wiecie, powiedziałem, nie, mi to nie przeszkadza w ogóle. Podniosłem się i usiadłem do drugiego przedziału. Także takie przygody. Dziękuję bardzo.